Najbliższy weekend wyścigowy będzie dla Mercedesa czymś więcej niż tylko domowym wyścigiem. 125 lat w motorsporcie. Taki jubileusz niemiecki koncern zamierza obchodzić w trakcie zbliżającego się Grand Prix Niemiec. Mercedes przygotował na tę okazję specjalne malowanie. Zapowiedziane zostały również poprawki samochodu, ale to nie wszystko, czym Mercedes zamierza zaskoczyć rywali w najbliższym czasie. O czym mowa, o tym wszystkim dowiecie się już za chwilę, więc tradycyjnie nie oddalajcie się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest poniedziałek, 22 lipca, Daniel Biały, Echa Padoku. Najbliższy weekend wyścigowy na pewno będzie wyjątkowym wydarzeniem dla Mercedesa. Domowy wyścig, ogromny jubileusz i trudno się dziwić, że Mercedes przygotował coś specjalnego. Wiemy już o tym, że pojawi się specjalne malowanie na tę okazję. W10 ma otrzymać również pakiet poprawek, ale co najbardziej zaintrygowało mnie w dzisiejszych doniesieniach, to publikacja włoskiego działu serwisu Motorsport. Mercedes w ostatnich dniach miał pozytywnie przejść próby zderzeniowe nowego monokoku. Te próby miały odbyć się w laboratorium w Cranfield, a ten nowy monokok ma być lżejszy, odchudzony, ma być jeszcze większą szansą dla inżynierów na to, żeby ta ich konstrukcja, ta niemiecka konstrukcja była jeszcze szybsza na torze. Co mnie najbardziej w tym zastanawia, to to, że Mercedes nie jest pod ścianą. Mercedes nie musiał wykonywać takiego kroku. Rzadko się zdarza, że zasoby w trakcie sezonu są wykorzystywane na to, żeby zbudować nowy monokok. Oczywiście były takie lata, były takie zespoły, które znajdowały się pod ścianą i ten krok był konieczny. Mercedes nie potrzebuje takiego kroku. Mercedes w zasadzie jest na dobrej drodze do tego, żeby przypieczętować kolejny tytuł mistrzowski. O co może w tym wszystkim chodzić? Tu oczywiście to wszystko będzie moją teorią, ale Mercedes, mając w świadomości to, że nowe regulacje techniczne dotyczące roku 2021 pojawią się w jesieni, właśnie w tym okresie, kiedy budowany jest nowy samochód, budowany jest najpierw monokok, mógł wykonać o jeden krok więcej, czyli zatrzymać rozwój tegorocznego samochodu, bo on jest i tak piekielnie szybki, i skupić się na budowie nowego monokoku. A kiedy przyjdzie jesień, skupić się całkowicie na zasadach na rok 2021. Co przemawia za takim scenariuszem? To, co Mercedes wykonał w trakcie zimowych testów. W pierwszym tygodniu jedna konstrukcja, w drugim tygodniu druga konstrukcja. Zasoby techniczne Mercedesa są ogromne, co pokazała właśnie ta sytuacja z zimowych testów. I tu możemy mieć kolejny przykład, kiedy rywale myślą o bieżącej rywalizacji. Mercedes może być o krok do przodu, a to lżejsze, ten lżejszy monokok może pozwolić inżynierom na to, żeby ta przyszłoroczna konstrukcja, sprawdzona pewnie w tym sezonie, była jeszcze szybsza na torach w roku 2020. Z Mercedesa przechodzimy do Ferrari. Ferrari według niemieckiego Automotor Sportu dysponuje dodatkową mocą w trakcie kwalifikacji. Ta moc jest szacowana na około 40 koni mechanicznych, ale co zastanawia, to to, że Ferrari może wykorzystać tę moc tylko w trakcie okrążenia kwalifikacyjnego i ta moc pojawia się tylko w sytuacji, kiedy samochód zespołu Ferrari opuszcza garaż. To jest bardzo ciekawa teoria. To jest teoria, która moim zdaniem nawiązuje do tych wszystkich historii, o których było bardzo głośno w zeszłym roku. Ferrari znalazło jakiś cudowny sposób na to, żeby ta energia, której nie mają inni rywale, mówię tu o tej energii zgromadzonej w bateriach, była lepiej wykorzystywana, albo żeby zmagazynować tej energii więcej. Tutaj teorie były bardzo różne. FIA przez szereg tygodni szukała rozwiązania tego całego problemu. No i odpowiedzią były kolejne elementy monitorujące umieszczane w tej strukturze systemu baterii Ferrari. Ferrari jako jedyny zespół ma rozdzielone baterie. Ferrari korzysta z dwóch oddzielnych zestawów baterii. No i w końcu wydawało się, że FIA udało się złapać ten moment, w którym Ferrari przestało uciekać tak mocno rywalom, szczególnie jeżeli chodzi o tą prędkość maksymalną. To w tym sezonie ta dodatkowa moc pojawia się, tak jak pisze niemiecki Automotor Sport, tylko na jednym kółku i tylko po wyjeździe z garażu. Bardzo ciekawa teoria. Czyżby Ferrari nie odłożyło do końca na bok tych wszystkich cudownych rozwiązań, które pozwalały włoskiemu zespołowi, kierowcom Ferrari, tak mocno brylować, jeżeli chodzi o tą prędkość maksymalną, tak mocno odjeżdżać rywalom na prostych. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało w najbliższej przyszłości, czyli tu FIA nie dopatrzy się jakichś nieregulaminowych zagrań albo nie będzie szukała rozwiązania tej zagadki. Trop jest bardzo ciekawy, myślę, że kolejne tygodnie przyniosą nam jakieś odpowiedzi w tym temacie. Zostajemy jeszcze na chwilę przy zespole Ferrari, bo już wiemy o tym, że Mattia Binotto skupi się tylko i wyłącznie na tym, żeby dyrygować tym całym włoskim zespołem, a na jego miejsce mają pojawić się trzej techniczni, trzej inżynierowie, którzy przejmą, podzielą między siebie ten pion techniczny. I nazwiska tych trzech inżynierów mamy poznać w trakcie Grand Prix Niemiec. Jestem bardzo ciekawy tych nazwisk. Zobaczymy, kto przejmie tą strukturę techniczną. Ten pion techniczny, który za Mattia Binotto,
naprawdę świetnie się sprawował. To właśnie dzięki jego pracy Ferrari jest dzisiaj tak szybkie. Mattia Binotto zajmował się głównie rozwojem jednostki napędowej i wiemy, że ta jednostka napędowa dzisiaj jest chyba najlepszą w stawce. Teraz słowo na temat zespołu Racing Point, bo o tym mówi się również bardzo dużo. Dzisiaj Andy Green potwierdził w zasadzie to, o czym mówiłem Wam kilka tygodni temu. Racing Point przekazało do produkcji dwa duże pakiety poprawek. Pierwszy z nich zostanie wdrożony na raty przed przerwą wakacyjną w Niemczech i w czasie rywalizacji na Węgrzech zostanie wdrożony pierwszy pakiet po przerwie wakacyjnej, drugi pakiet, więc widzimy, że te pieniądze, które wpłynęły do zespołu, te pieniądze Lorenza Strolla już przynoszą jakieś wymierne korzyści. Do tej pory tego nie widzieliśmy. Andy Green bardzo ciekawie mówi, że ten nowy pakiet, który pojawi się przed przerwą wakacyjną, pozwoli nam rozwiązać problemy, których nie byliśmy w stanie rozwiązać przy użyciu pewnych ograniczeń wynikających z poprzedniego pakietu, choć tam pojawia się też zaznaczenie, że podwozie samochodu się nie zmieni. Monokok zostaje, natomiast cała reszta w zasadzie zostanie zmodyfikowana. W czasie najbliższego wyścigu weekendu powinniśmy zobaczyć duże zmiany w obszarze tylnej sekcji samochodu, natomiast w czasie wyścigu na Węgrzech przednia część samochodu, przednie skrzydło, nos powinny zostać zmodyfikowane. Powinniśmy zobaczyć zupełnie nowe kształty. No zobaczymy, czy to pozwoli zespołowi Racing Point przyspieszyć, odbić się od tej trudnej sytuacji, w której właśnie jest. Ale wydaje mi się, że Racing Point to był, a w zasadzie Force India, to był zespół, który zawsze uderzał nieco mocniej niż powinno go być na to stać, więc ja liczę na to, że Racing Point zrobi duży krok do przodu. Zasilony pieniędzmi Lorenza Strolla powinno jeździć zdecydowanie szybciej w końcówce sezonu. No i w perspektywie sezon 2020 powinien wyglądać zdecydowanie lepiej. Teraz słowo na temat Haasa, bo było dużo plotek dotyczących tego zespołu. Haas, jeżeli chodzi o skład kierowców, zostaje bez zmian, przynajmniej do tej wakacyjnej przerwy. Tutaj najpierw pojawiło się oświadczenie, w którym było napisane, że Grosjean zostaje na ten kolejny wyścig. Potem Günther Steiner powiedział, że do wakacji nie ma mowy o tym, żeby zmieniać cokolwiek, jeżeli chodzi o kierowców. Nie ma mowy o rozmowach kontraktowych dotyczących kierowców. No ale trochę za karę Romain Grosjean zostaje z tym pakietem z Australii, na który sam się zdecydował. Po raz kolejny Haas chce wykonać taki program porównawczy. Co ciekawe, Kevin Magnussen otrzyma dodatkowe poprawki, które mają wpłynąć na lepsze zachowanie tego zmodyfikowanego samochodu, tego samochodu, który w zasadzie zmienił się bardzo mocno po Barcelonie. No i tutaj Haas liczy na to, że te dwa zestawy danych, które zostaną zebrane, pozwolą wybrać to, co najlepsze z jednego i z drugiego pakietu i w najbliższych tygodniach opracować takie rozwiązania, które wyeliminują ten problem, głównie problem dotyczący współpracy samochodu z oponami. Kosztowna przeprowadzka Daniela Ricciardo. Daniel Ricciardo jest wielokrotnie w ostatnim czasie pytany o to, czy nie żałuje tej przysiadki z Red Bulla do Renault. Daniel jak mantrę w zaparte powtarza, że nie, na tym etapie nie ma mowy o tym, żebym czegokolwiek żałował, bo Red Bull wcale tak nie błyszczy, choć jak to zobaczymy, porównamy wyniki tych obu zespołów, no to chyba Daniel może sobie trochę pluć w brodę, ale nie to może być największą przykrością Daniela Ricciardo w najbliższym czasie. Jego były agent upomniał się o dość dużą kwotę, mowa o 10 milionach funtów. Czytałem dokładnie, o co chodzi w tej całej historii. Tak naprawdę Daniel Ricciardo, rozstając się ze swoim byłym menadżerem, nie zamknął pewnych spraw. Tam były pewne terminy, które nie zostały dotrzymane. I w zasadzie jego były już agent twierdzi, że on zapewnił mu opiekę już w tym sezonie 2019, czyli przez to, że te umowy nie zostały zakończone w odpowiednim terminie, on przedłużył te swoje usługi dla Daniela Ricciardo i te usługi zostały według kontraktów, według tego, co udało się pozyskać dodatkowo, wycenione na 10 milionów funtów. Daniel Ricciardo zaprzecza. Mówi, że te wszystkie żądania, które już teraz znajdują się w sądzie, nie mają podstaw i wkrótce sąd to wszystko oddali. Daniel mówi, że jest trochę zaskoczony tym, że jego były agent, osoba, z którą przez wiele lat współpracował, zdecydowała się na taki krok, no, ale wiemy, to jest twardy biznes. Każdy będzie walczył o swoje, a 10 milionów funtów to jest naprawdę spora kwota, która w przypadku jakichkolwiek problemów, w przypadku, że to pójdzie, nie pomyśli Daniel Ricciardo, może go naprawdę bardzo mocno zaboleć. Hamilton, Lewis Hamilton po raz kolejny trochę zaskakuje, bo o ile wszyscy po wyścigu na Silverstone mówili, że ta nowa nawierzchnia jest zupełnie gładka, Lewis Hamilton skarżył się, że nadal tam występują pewne nierówności. Tym razem Lewis Hamilton odniósł się do przednich skrzydeł. On stwierdził, że te nowe przednie skrzydła nie zmieniły absolutnie nic. Nadal bardzo trudno podążać jest za innym samochodem, utrzymać się przez dłuższy czas. Ale czy to jest wina zmiany regulacji? Tutaj bardzo ciekawe słowa powiedział
w ostatnim czasie Adrian Newey. Adrian Newey, który rzadko zabiera głos, ostatnio było go trochę mniej, tak jakby się wycofał, również jeżeli chodzi o tą współpracę z Red Bullem, ale znowu zaczął głośno mówić. Newey zwrócił uwagę, że to może nie być prawdziwy obraz sytuacji, bo zmieniły się również w stosunku do poprzedniego sezonu. Opony Newey twierdzi, że odpowiedzialne za tą całą sytuację z brakiem możliwości podążania za innym samochodem mogą być właśnie opony, które bardzo szybko w tej brudnej strudze przy małym docisku przegrzewają się, doprowadzają w zasadzie do efektu kuli śniegowej. Samochód zaczyna ślizgać się jeszcze dalej. Kierowca musi dać rywalowi odsapnąć, musi odjechać na bezpieczny dystans. I to może być przyczyną wszystkich problemów, z którymi borykają się w tym sezonie kierowcy. Bardzo ciekawe słowa Adrianu. Widzimy, że trudno jest porównać pewne elementy ze sobą, kiedy obok są inne zmienne. Formuła 1 jest bardzo skomplikowanym sportem i to jest kolejny przykład tego, że nie do końca ta ocena może być właściwa. Warto czasami cofnąć się, popatrzeć z dystansu i Adrian Newey przez te 20 lat, ponad 20 lat projektowania samochodów, myślę, że ma coś do powiedzenia w tym temacie i zdanie tych osób, doświadczonych osób, powinno być poważnie brane pod uwagę przy kolejnych regulacjach, przy tym, jak będą ustalane na przykład wymagania wobec przyszłorocznych, czy opon Pirelli, czy opon na sezon 2021, bo tutaj Pirelli mówi, że coraz częściej trafiają do nas prośby o to, żeby te opony były mniej degradowalne, żeby wytrzymywały więcej, żeby miały szersze okno pracy. No ale tutaj ciągle poruszamy się od pewnej skrajności do pewnej skrajności. Może warto byłoby to zebrać wszystko w nieco szerszym zakresie, przedyskutować, przesymulować, bo na dzień dzisiejszy Liberty Media, Ross Brawn posiada narzędzia do tego, żeby wykonać szereg symulacji. Mam nadzieję, że te symulacje właśnie się odbywają, a to, co będzie wynikiem tych symulacji, to będą właśnie dobre wnioski, które sprawią, że ściganie w kolejnych latach będzie jeszcze bardziej emocjonujące. To wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałem. Cieszę się, że kolejny raz siadacie po drugiej stronie odbiorników, jesteście ze mną, pytacie, komentujecie. Kolejny materiał pewnie już wkrótce. Dzieje się bardzo dużo w Formule 1 przed tą przerwą wakacyjną. Na pewno rozkręci się jeszcze sytuacja na rynku kierowców i na pewno przyjrzę się temu wszystkiemu tuż przed wakacyjną przerwą, żeby dać Wam ogląd na to, jak to wszystko wygląda. Na dzisiaj Wam już bardzo dziękuję. Trzymajcie się i do zobaczenia.